Witam Was, barany, w czytaniu na zimę. Przygotowałam dla Was sześć kart, w których najważniejszą kartą jest karta wieża. Wieża jest ważna dla słonecznych baranów księżycowych i ascendentalnych. A może także pośrednio dla Was, którzy nie macie tych elementów w swoim horoskopie. Ale macie kontakt ze słonecznymi, księżycowymi czy ascendentalnymi baranami. Ta wieża wygląda wyjątkowo spokojnie. Widzimy twarde, silne drzewo, coś, co wzrastało długo, coś stabilnego. Coś, na co spoglądając nie myślimy, może zawalić się w każdej chwili. Wygląda stabilnie, wygląda na coś bardzo mocnego i trwałego. Jest tu od lat, od wielu lat nie od roku, nie od dwóch, nie od pięciu co najmniej kilkadziesiąt lat. A jednak jest tu zagrożenie. Coś może runąć i najprawdopodobniej runie. Ten ptak, który wyleciał z gniazda lub tutaj z korony drzew, już o tym wie i odlatuje. Za drzewem widać, widać błysk, widać błyskawice. Która może uderzyć w to drzewo i w jednym, jednym uderzeniem, jednym niespodziewanym uderzeniem zniszczyć całą tę konstrukcję. Wieża jest dramatyczna, dlatego mówię o niej w sposób dramatyczny, pomimo że wygląda dość spokojnie, ale tak jak mówię, gdzieś tu czai się burza, gdzie jedno uderzenie może wszystko zniszczyć. O co tutaj chodzi? Jaką konstrukcję może zniszczyć wieża? Jaka konstrukcja jest wam bliska? Jaka dla Was jest ważna? Z czym jesteście w bezpośredniej styczności? To jest karta podstawowa w środku. Ta wieża będzie czymś istotnym dla Was. I to uderzenie może przyjść niespodziewanie. Niespodziewanie dla większości osób. Ta y, karta przypomniała mi był taki film produkcji rosyjskiej, który nazywał się nazywa się Dureń. Po angielsku nazwano go The Fool, czyli głupiec. To mi przypomina Kartę głupca, która niby nie, roz, nie występuje w tym rozkładzie, ale poprzez to skojarzenie myślę, że niejako ten głupiec gdzieś tu znajduje się w domyśle. Tak wygląda głupiec. Głupiec idzie nieświadomy, świeży, nieskrępowany. Przed siebie, a wygląda na to, że idzie w przepaść. W innej talii karta głupca wygląda dużo mroczniej. Ten głupiec może być gdzieś tam daleko ukryty, a tutaj mamy zaćmienie, czegoś nie widać, czegoś nie wiadomo. Może ktoś naiwnie podchodzi do sprawy, a może ktoś. Próbuje przekazać informacje, dać znać o tym, że wieża próbuje się zawalić, tak jak w filmie Dureń, w którym mężczyzna odkrył, że budynek może się zawalić. Widział pęknięcia w strukturze budynku. Chciał, by ewakuowano ludzi, którzy znajdują się w tym budynku, ale nikt się nimi nie przejmował. To byli ludzie, którzy, których władza nie ceniła w szczególny sposób, nie traktowała jako osoby wartościowe, jako osoby ważne. Tylko ten dureń filmowy albo niemalże tylko on, zwracał uwagę na tych ludzi. Którzy mogli zginąć w wyniku upadku tej struktury, w wyniku tego, co mogło się rozpaść w każdej chwili i miało się rozpaść. Ten mężczyzna był absolutnie przekonany, że w każdej chwili, w każdej godzinie w ciągu doby budynek runie i ci wszyscy ludzie, którzy są wewnątrz, zginą, i on próbował ich ewakuować nawet na własną rękę. Próbował wcześniej zgłaszać się do osób decyzyjnych, ale te osoby. Nie zadziałały. Uwikłane w swoje różne ym, wewnętrzne układy, nie zrobiły nic. On sam na własną rękę usiłował y, ludzi tych uratować, ale oni także go nie posłuchali. Najpierw wyszli, a na koniec oni go wręcz pobili. Zobaczcie, tu jest piątka, buław. Tu są niepotrzebne spory, tu są jakieś kłótnie. Nadmierne kłótnie, może to są kłótnie? Sądzę, że są to kłótnie, które powiązane są z wieżą. Ta wieża może runąć i runie. Zwróćmy uwagę, że widzimy tutaj taki blok. To jeszcze takie skojarzenie wywołało we mnie tam chodziło o blok to był dosłownie budynek jakiś taki blok. Tutaj chodzi o ten blok, o coś takiego podstawowego, nie coś, co na tym stoi, na tej strukturze, tylko o samą strukturę, taką podstawową. Często w tej talii widzimy jakiś taki postument, na którym coś się znajduje, ale to drzewo jest niejako za. Tu chodzi o ten postument, to drzewo wskazuje tylko, obrazuje sytuację, ale nie chodzi o to samo drzewo, to chodzi o ten postument. To coś podstawowego tutaj może runąć. I runie. A nad tym, w tej koronie niby, powyżej, nad tą strukturą, nad tym, co może runąć, są ludzie, którzy się kłócą. Może kłócą się o to, jak należy działać, może kłócą się o to, co trzeba zrobić, a czego nie należy robić, czy trzeba coś robić, czy nie. To są kłótnie, w których jest dużo energii, w których jest agresja. To nie są kłótnie, do których można podejść ze spokojem. Sama zaczynając to czytanie, już czuje się poddenerwowana. To zwykle nie ma miejsca, ale tu jest ta nerwowość. Ci ludzie, zobaczcie, oni okładają się pałkami. Czy oni są wszyscy, kłębią się, oni się tu kłębią. Kto, kto z kim walczy, już nie wiadomo, kto jest po jakiej stronie. Czy tu są jakieś strony, czy wszyscy się wewnętrznie kłócą. Jakieś kłótnie wewnętrzne. Gdzie jest jakaś struktura, gdzieś coś, co może runąć, a nie wygląda na to, albo nikt w to nie wierzy. A ludzi, którzy mówią, że to runie, nazywa się głupcami. Albo ludzi, którzy chcą coś zdziałać tak idealistycznie, nazywa się głupcami, nazywa się durniami. Kto się tutaj kłóci o co? To są niepotrzebne spory. Te spory należałoby odwrócić. Ponieważ ta wieża może runąć w każdym momencie. I wygląda na to, że ona pewnie runie. Tutaj jeszcze niejako ona nie runęła, ale wygląda na to, że w każdym momencie może uderzyć piorun i wszystko się zawali. I te spory mogą sprawić, że brakuje sił, że yy, macie ochotę po prostu położyć pod kocem złożyć ręce, może w modlitwie i oddać, może oddać to wszystko jakiejś wyższej sile. Nie ma w tym nic złego w tego typu podejściu, jeżeli, ale jednak to nie wyklucza działania. Czasem ogólnie rzecz biorąc można, ale tutaj wygląda na to, że to nie jest ten sposób postępowania. Tu nie należy po prostu położyć się i czekać, bo to nic, niczemu nie pomoże. Możemy być zmęczeni tymi kłótniami, tymi sporami, tą zażartą walką, tą, tą bitwą o coś, tą ścieraniem się nie wiadomo po co. Ale tu trzeba by było wstać jednak, albo przynajmniej nie leżeć cały czas, nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni tymi sporami. Wstać z łóżka, to jest rycerz, kochani, tu leży rycerz pod tym kocem, pod tą płachtą. Czy na jakimś postumencie, przecież on nadal żyje, on ma ręce złożone tak, że musi, on jest, on nie jest martwy, on żyje, w nim jest energia, może nie ma jej dużo, ale powinien wstać, słuchajcie, jeżeli macie takie poczucie, że jesteście bardzo zmęczeni, może połóżcie się na chwilę, ale nie leżcie nadmiernie, nie leżcie cały czas, nie poddajcie się niemocy, tutaj musicie Stawić czoła tym kłótniom, spróbujcie chociaż, mimo że one wykańczają. I zachowajcie wewnętrzny spokój, emocjonalny wewnętrzny spokój, jak król kielichów. Tu mamy czwórkę mieczy, to jeżeli uda się to odwrócić, to będzie to taka stabilność umysłowa, a mm, a król kielichów daje stabilność emocjonalną i umiejętność zarządzania emocjami. Te emocje są tuż przy wierze, ale ten król kielichów potrafi kierować tymi swoimi emocjami, a nawet kierować emocjami innych ludzi. Zobaczcie, ten mężczyzna jest. Yy, na tafli wody umiejscowione, to jest cała tafla wody. Nie widać żadnego gruntu, ale on tu czuje się spokojnie. Ta woda jest spokojna, jego emocje są spokojne. On nie boi się, że utonie w tym wszystkim. On nimi włada. On jest w stanie panować nad tymi emocjami, on jest w stanie nimi zarządzać i innymi. To jest król emocji. I to nie chodzi tylko o emocje, takie jak miłość. To chodzi także o, o, o to, żeby. To może być i współczucie, i opieka, i może być mm, to, że on nie pozwala. Aby zawładnął nim strach, albo ktoś inny, czyjś inny strach, żeby mm, kimi zawładnął strach. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, szukajcie króla kielichów, który jest w stanie panować nad emocjami, te emocje to go niejako nie rusza. Możecie znaleźć to w sobie, albo w innych, taka osoba. Może znajdować się w, blisko Was, w, w Waszym pobliżu, gdzieś blisko w zimie. Albo możecie tę osobę gdzieś zobaczyć. Ona nie musi być konkretnie bardzo blisko Was fizycznie, ale gdzieś, gdzieś może być emocjonalnie blisko Was. Może czujecie, spotkacie albo zobaczycie kogoś, kto niejako uosabia takiego króla kielichów i postanowicie, że warto by było wziąć z niego przykład. Jak zarządzać tymi emocjami, żeby nie utonąć w tym morzu emocji. Tu jest całe morze emocji, ale jak on nad nimi panuje, to morze emocji może tutaj być. Ono jest tutaj. I ono go w żaden sposób nie pochłania. On jest ponad tym. Takiego człowieka możecie szukać, za takim możecie się rozglądać, jeśli on, ta osoba to może być również kobieta, znajdzie się gdzieś w pobliżu. To warto zwrócić się i przyjrzeć, jak. Ta osoba panuje nad swoimi emocjami, to jest osoba obdarzona dojrzałością emocjonalną, dojrzała. Tu nie ma powierzchowności, tu nie ma naiwności, tu nie ma takiej młodzieńczości, tu nie ma dzieci dziecinności, tu nie ma zazdrości, zawiści. Tu nie ma manipulacji emocjonalnej, tu jest dojrzałość emocjonalna. Kto jest dojrzały emocjonalnie? Możecie ją znaleźć w sobie lub znaleźć taką osobę. To może być ktoś taki jak na przykład um, jakiś starszy krewny, ale niekoniecznie musi być to osoba, która jest starsza. Może, ale niekoniecznie. To będzie ktoś, kto będzie taką dojrzałością emocjonalną obdarzony. Trzyma kielich i ten kielich trzyma swobodnie. Tu nie ma żadnego spięcia. Twarz jest poważna, ale to jest poważne podejście do emocji i spokojne podejście. Jeżeli do kogoś takiego przyjdziemy z jakimś problemem emocjonalnym, to ta osoba podejdzie do tej sprawy, do tego tematu poważnie i spokojnie. Jeżeli przyjdziecie i powiecie, moja struktura się wali, może powinienem odlecieć, albo odleciałem y, stąd, y, coś opuściłem, bo wiedziałem, że się zawali i kierujemy się w stronę tego króla, to on pomoże. On może doradzić, on może wesprzeć. Niekoniecznie nawet musi coś powiedzieć, ale może dać odczuć, w jaki sposób podejść do sprawy. Jeżeli będzie takie zatrzymanie na przykład myślenia, tak? Doszliśmy, leżymy tak długo, że próbujemy do czegoś dojść, odpoczywamy, ale nie możemy tego rozwikłać, to może zamiast koniecznie koncentrować się na myśleniu, powinniśmy zwrócić się w kierunku emocji, w kierunku dojrzałości emocjonalnej. Co podpowiada nam serce? Co podpowiadają nam emocje? Ale nie takie jakieś y, niedojrzałe chcieństwa. Tylko co jest dojrzałe. Co jest dobrą emocją. Co nas wyprowadzi z tej wieży. Ale zaczyna się bardzo miło, pozytywnie. Zaczyna się od partnerstwa. Od dwójki ludzi. To mogą być też dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Tu chodzi o pewne partnerstwo, w którym są pewne emocje. To są dwie osoby. Tu mamy także dwie osoby, tu mamy dwójkę kielichów, tu szóstkę kielichów, znów mamy emocje. I to jedno z drugim wiąże się. To mogą być te same osoby, albo dwie osoby, które są już dorosłe i dwójka dzieci, albo jednocześnie dwa podejścia. Podejście partnerskie, w którym są emocje, ale też emocje, które mają tutaj pewną powagę i dojrzałość, tak jak oblicza tego mężczyzny. I to jest jak najbardziej w porządku i okej. Okay. A u podstawy niżej widzimy jeszcze taką dziecięcą radość. To mogą być ich dzieci albo któregoś z nich. Ci ludzie mogą pomimo tej całej sytuacji bawić się radośnie i czuć, czuć pewne emocjonalne powiązanie ze sobą, swobodne. Oni się tu nawet nie dotykają. Nie wiadomo, czy to, są, czy to są. Jak dzieci są małe, to nie zawsze łatwo jest odróżnić płeć do, przez dłuższy czas. To równie dobrze mogłaby być dziewczynka, tylko że ma taką chłopięcą fryzurkę. Jak byłam mała, też miałam taką fryzurkę. Taką nie aż tak krótką, ale nie jakąś szczególnie długą. Gdyby mnie przebrano za chłopca, pewnie można by mnie za chłopca wziąć i odwrotnie, chłopca można by było wziąć za dziewczynkę, gdyby ubrać ją w strój dziewczęcy. Tu chodzi o to, że tu płeć nie ma znaczenia. Tu nie chodzi o to, kto jest chłopcem, a kto dziewczynką, czy to są. To chodzi o nie, taką dziecięcą, ale nie dziecinną, dziecięcą radosną interakcję, w której nie czujemy się przez nikogo osądzani, w której możemy swobodnie wyrażać siebie, swobodnie być sobą z kimś drugim. I po prostu bawić się ta. Prawdopodobnie dziewczynka, może i chłopiec rzuca kwiaty do góry radośnie. Chłopiec zdaje się eksplorować tę najbliższą przestrzeń, przygląda się tym kamieniom, przygląda się, zastanawia się, jaki kolejny krok tutaj powziąć, gdzie ma podejść, co zrobić. Przygląda się temu światu z pewnym zaciekawieniem. Są jakieś poukładane kamienie. Może te dzieci bawiły się w układanie piramidek, a teraz każde bawi się trochę osobno, ale są jednak razem. To może być tak, że mamy ludzi, którzy potrafią w, swoim, w swojej relacji znaleźć oba te elementy, gdzie stają naprzeciwko siebie jak partnerzy, ale są ze sobą też jak dwójka małych dzieci. Jak tacy radośni przyjaciele. A tu mogą dogadywać się, tu mogli dogadać się w jakiejś sprawie i teraz teraz toast, teraz tak, teraz my się zgadzamy, że ma być tak a nie inaczej i nam to pasuje. Tu jest bardziej podkreślana taka wolna, radosna interakcja, a tu już mamy bardziej kierunek partnerstwo. I to wszystko znajduje się bardzo blisko tych niepotrzebnych kłótni oraz tej struktury, która może runąć. Pomimo tej wieży, która jest tu najważniejsza, Pamiętajcie koniecznie, że tu macie coś bardzo pozytywnego i bardzo dobrego. W Waszym rozkładzie jest naprawdę sporo emocji. To są trzy karty kielichów. Kielichy to są emocje to jest to, co w nas płynie. I wszystkie te trzy karty są w pozycji prostej, czyli tu jest wszystko ok, tu jest wszystko w porządku. Mamy dojrzałą osobę. Mamy dwójkę dzieci i mamy dwoje dorosłych ludzi. Tu jest sporo postaci. To może być tak, że jesteście na przykład hmm, tym mężczyzną, tym chłopcem i tym mężczyzną, albo tą kobietą, tą dziewczynką, ale jednocześnie także macie taką. Stabilność emocjonalną i możliwość zarządzania taką bardziej związaną z Ojcem, ale takim, którym są dobre emocje, który jest opiekuńczy, ale w mądry sposób. Kochani, nie chcę przedłużać. To są rzeczy najważniejsze. Tym się kierujcie. Miejcie baczenie na te wieże i koniecznie zwróćcie uwagę na to, co jest dobre. To będzie ważne podczas tej zimy. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Nazywam się Izabela Kiełbowska i zapraszam Was do słuchania kolejnych nagrań tarota, zaglądania na mojego facebooka i na YouTubea. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. PA.